słyszałeś pieśń Wajdeloty. Skoro gość to ma podejrzane loty, choć Iskarioty Judasa nie przypomina, bo czarna jak węgiel jest jego czupryna, to chłopaczyna rapuje podejrzanie i podejrzane jest ziomla przesłanie. To ukrywanie między wierszami żartów jest podejrzane jak pod Sejmem Wartburg. Więc gagatku, miej się na baczności i kątem oka zerkaj na różnych gości. Wątpliwości nigdy nie za wiele, spiskować mogą nawet twoi przyjaciele. I żaden teren nie jest pewny i bezpieczny, podejrzliwy wzrok tu jest konieczny. Choć obusieczny jest to sposób bycia, to podejrzewać trzeba, nie ma wyjścia. Czasem z ukrycia spoglądać na sprawy i na piedestale stawiać swe obawy. Nie wiadomo, w czyjej szafie leży trup. Na mieście sporo podejrzanych grup. A skoro rapuje tak jakoś dziwnie, sprawę powinien zbadać Ziobro Zbigniew. Nie wiadomo, w czyjej szafie leży trup. Na mieście sporo podejrzanych grup. A skoro rapuje tak jakoś dziwnie, sprawę powinien zbadać Ziobro Zbigniew. Gdy słyszę, nagrajmy jointa, zawsze podejrzewam, że ten ziombel mógł za PRL-u śpiewać. Przecież nie mam najmniejszej pewności, że nie kablowałem na znajomych gości. Rocznik, co prawda późny komunizm, ale trzeba być ostrożnym dziś w Unii, bo tu nikt nie jest pewnym graczem. Wszędzie gdzie chodzę, kątem oka patrzę, swoją klatkę przez wizjer obserwuję. Węsę, czuwam, szperam, nasłuchuję. Mówią ludzie, cóż za podejrzliwy gnój, nikomu nie chcę ufać i chuj. A szczerze to mus oglądać się za siebie, twój sąsiad może okazać się szpiegiem. A ja z wiekiem coraz bardziej ostrożny, przesywam każdego wzrokiem bardzo groźnym. Nie wiadomo, w czyjej szafie leży trup. Na mieście sporo podejrzanych grup. A skoro rapuje tak jakoś dziwnie, sprawę powinien zbadać Ziobro Zbigniew.